Twórcy reagują na ideę galerii stworzonej przez innego artystę, w tym wypadku Leszka Niedochodowicza. Niewielkie pomieszczenia galerii wypełniły instalacje Joanny Hoffman i Agnieszki Balewskiej z Poznania. Dla Leszka Niedochodowicza najważniejszym doświadczeniem artystycznym jest czas. Joanna Hoffman spróbowała odpowiedzieć na ten problem realizacją książki artystycznej. Książka poprzez kontynuacyjny sposób odczytywania sama może być symbolem czasu. Autorka precyzuje to bliżej. Czas, jak mówi, jest rodzajem gęstości, niekończącą się grą początków i otwarć. Istnieje pewna symultaniczność czasu zawarta w różnych materiałach. Czas popiołu jest inny niż czas kamienia, węgla czy gliny. Według Leszka Niedochodowicza czas w rozumieniu artysty sprzęga się z przestrzenią. Nie są dla niego istotne spojrzenia w przeszłość, lecz uchwycenia teraźniejszości jako punktu na liniowej osi czasu, w którą uderza prostopadła linia czasu indywidualnego. To też dalsza część instalacji Joanny Hoffman jest swoistym sanktuarium czasu. Rozsypująca się materia, kierunki i wektory, wyznaczane busolami, odrealniony w soczewkach świat, tworzą rygorystyczną kompozycję linearną. Joanna Hoffman jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu i laureatką Nagrody Miasta Poznania dla Młodych Twórców. Jest autorką zawdzięczającą wiele atmosferze artystycznej tworzonej przez profesora Jarosława Kozłowskiego.